poprzednio w Darksiders. Over here. Greetings, horsemen, and welcome. I've been expecting you. Vulgrim. What brings you crawling out of the shadows? I wouldn't want to lose my most valuable customer. Not to what lurks at the edge of shadows. So here I am, to offer my wares. What do you know that I don't? I'm not here by choice, demon. I merely followed the trail of carnage. Your blades are as sharp as ever. Even still, I may be able to help you. I carry things others would frown upon. Go on, take a look. You won't be disappointed. Another time, demon. Until then, perhaps you'll grant me a small indulgence. There are pages missing from the Book of the Dead. I believe many lie along your path. If you bring them to me, your reward will be substantial. And so will be my damnation. Ha ha! The tales be true. A rider has come to the realm. Not another one. You're the Nephilim, the one they call Death. How did you get here? Took a wrong turn. It appears I'm stranded here with the rest of you. If you seek the cauldron, you should know that it fell to corruption fair long ago. I can still feel the fire itself rumbling deep in the earth. I'll take my chances. Hej, cześć się wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym, już trzecim odcinku Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition. I jestem zaraz obok Karna. No, zajmij się czymś. O, a ty znajdziesz. Pilnując wejścia. Dobra, ale tak abstrahując od tego, lecimy z fabułką, przechodzimy lochy, bo można takim nazwać, takimi lochami / dungeonem, w których znajduje się... Znaczy, który? No jest to po prostu kocioł, nie? I musimy go przejść, aby jakoś go odblokować. Pytanie brzmi... Jak to zrobić? Okej, na starcie jest skrzynka i dwóch jej strażników, powiedzmy. Aj. A tu dwie skrzynki są nawet obok siebie, jak miło. O, kolejne kryształki. Ciekawe, jak w jedynce da się je wysadzać. Bo niestety nie da się ich zniszczyć. O tak, chyba się jest bombeczka. Cieniobuchy. To się chyba, to się nazywało chyba inaczej w jedynce. Dobra, pierwsza tam, druga ma iść pewnie tutaj, żeby mi odblokować gdzieś przejście, ale na razie po skrzynunie. A co w środku? Lepsze buty. I eliksir zdrowia. O, proszę bardzo. Co też ja tu widzę? Jeszcze was tu więcej? Dobra, mam to. Kasa zabrana. Zobaczmy, czy mam rację. Tak. Eksplozja wystarcza, tworzy wystarczającą siłę, aby przesunąć takową dźwignię. O, kolejne takie drzwi z kluczem. O! Ej, nie, nie otwieraj, egzekucję! Zrób, to chciałem zrobić. Dobra, weź. Jakby kasa wypadła, ale chyba nie wypadła. Jak wypadła, to już ją zgarnąłem.
Okej, okay, miło. Dobra, Prochmika, powiedzmy, mówisz, że w tym kierunku, no ale tak czy siak jest to jeden kierunek, jaki mogę obrać. A dość ciekawie te kosy się składają. Wow, no to było bardzo. Nie wiem, czy ryzyko... Tu jest tak, coś się chyba popsuło, mam wrażenie. Jakby dobra, okej, mogę pobiec tu. Wyżej to jest bez sensu. Mogę? Tak, mogę tak normalnie, jak na kolumnach odskoczyć. Tylko muszę właśnie przytrzymać sobie tego. Kurde, myślałem, że śmierć będzie miał double jumpy, a tu nie ma. Troszkę szkoda, troszkę szkoda. Nie po... znaczy po ścianie, ale nie w bok, tylko w górę. Teraz cyk i lecimy. Ej, tak też można w sumie, nie? Juhu, juhu, juhu! Pobiec? Po co? Przeskoczyć. O, widzę, że się nie ma chyba tego. Okej, dobra, tutaj jest... porzutu. No i to otwiera mi przejście dalej, okej. Dobra, teraz może spróbuję przejść w normal... Mogę tak atakować? Mogę! No, ale tylko kosami, nie? Bo... są wystarczająco lekkie, powiedzmy. No jest, ciągle się ziewam. W ogóle nie jestem śpiący. Ani nic w tym deseń. Nie do końca tego się spodziewałem po tym zaskoku. Dobra, go, go, go. No. No, dobra, super. Super, proszku. Kochany ty mój. Wiem, gdzie mam iść. Pytanie tylko, czy tym razem skok będzie. Nie będzie. O Jezu, tu jest... Ja pitole, ja jestem kurde ślepy. Tu jest zwykły zeskok. A ja tam robię jakieś durne wygibasy. Na ścianie. Okej, tam coś jeszcze jest. Ale tam później się chyba dostaniemy. O, jest kutstenka. Przeciwnik wyważy... O, konstrukt pomocnik. Spoko. A właśnie, w sumie jak mam tak tego, to z chęcią sobie aż wykorzystam to. No, no fajne. Okej, gniew się widzę w trakcie walki sam nam generuje. I to jest akurat fajne. Że nie muszę specjalnych skrzyń zgarniać. W sensie mogę sobie użyć potki, nie? Ale potka tu bardziej robi za takie... bardziej przyspieszenie tego ładowania, że wiecie, od razu sobie użyć i na przykład wykorzystać dwa takie ataki z rzędu. O, tego typu ataki, nie? No i proszę bardzo. Dobra, tutaj... nic nie ma. No to idziemy dalej. O, jest taka skrzynka. W takiej skrzynce może być albo kluczyk, albo mapa. W tym przypadku mapa. No dobra. No to lecimy dalej. Tu się coś bije. O! Konstrukt. Tyran! O! Ty, jego tej kostki potrzebujemy. No dawaj. Cięcie przez całość bitwy. I jeszcze raz. Ej, nie w tym kierunku. O, bardzo ładnie. I... kurde, myślałem, że jest do wykończenia. Ale niestety chyba nie był.
Dobra, tniemy, tniemy. I pocięci. Dobra, jest kasa. I to tyle? Kurde, myślałem, że uda mi się zgarnąć tą kość tyrana. Za pierwszym razem, ale najwidoczniej... Chyba nie ma tak łatwo. No chyba, że muszę go mu egzekucję zrobić, no ale nie wiem. Tutaj co? O, nawet widać ten kluczyk z góry. Okej, szkieletowy klucz. No i dobra, teraz trzeba wrócić do drzwi. O serio, przytrzymaj gałkę. Czemu akurat gałkę muszę trzymać? Jak to jest dziwne. To się nie powinno zdarzyć. Po ściance muszę przebiec. Dobra, dzielę sobie poteczkę. Tak na wszelki wypadek. Okej. Czy ja tu doskoczę? A, nie muszę. O, tu jest kolejna moneta przewoźnika. Jak milusia. I kasa tu była? Z czego? O, proszę, tam skrzyneczka gdzieś. Nie ten guzik. No i popsuł mi kombo, no. Co, mogę tam gdzieś wskoczyć za to? No raczej nie. A, dobra, tam. Łop! Fajna dziura. Tam widzę... Chyba na powrót będę to musiał zrobić. Okej, drzwi otwarte. Skrzynka na górze i jakaś... Dziwna kula. Która chyba robi ze zasilanie. Okej, okay, tutaj kolejne. Biedodzbany. Troszkę szkoda. Dobra, go. Po skrzynu nie. Tu nie wiem, czy nie było gdzieś monety przewoźnika przypadkiem. Chyba, że mi się już coś zdawało. No, okrycie. Proszę bardzo, coś na klatę. A właśnie, w tym miejscu. Więc tak, na to nie wskoczę, czyli chyba będę musiał zeskoczyć z góry. A to się niestety wiąże z koniecznością... Co jest? Nie, no w ogóle, tak? A Boże, w tym kierunku, dobra. Dobra, no to jedziemy. Okej. Okay. Ale nie no. Jakoś tak za... Bardzo się oddalam od tego, mam wrażenie. No, nie o to mi chodziło. Myślałem, że się złapię. W sumie wojna chyba też się nie łapał od razu, więc... O, i proszę bardzo. Wystarczy po prostu troszeczkę wyżej odskoczyć. Znaczy wróć, trochę wyżej się dostać i odskoczyć, o. Tak to stanie powinno zabrzmieć. A dobra, póki co lecimy dalej. Okej, okay, dwie skrzynki tu chyba są. Sądząc po minimapie. Jedna tutaj. Z naramiennikiem. Szkoda, że nic więcej tu nie ma. A, tu złamane. No, ale da się tędy dostać. Spokojnie. Co, cyk. Odskoczyć. Na górę. Uuu, to jest rogata skrzynka! A, myślałem, że ja na przykład zbiorę otchłanie albo coś, a tu nie.
Ale za to bardzo dobry ten. Obrona słabsza. Obrona od magicznego trafienia krytycznego. Chyba. Magia o 4 i o dodatkowe złoto, a to poproszę. Musiałem dożyć obrony, ale dodatkowy hajs na start. No, z wielką chęcią przegarnę. Dobra, na razie idziemy tędy. Po bardzo fajnie ogarniętym tym platformingu. A dobra, mogę puścić. Tak myślałem, puścić, nie puścić. No, proszę bardzo, można było. Okej, okay, czyżby skrót? No tam ciąg dalszy. Okej, okay, ale tutaj się też skrócik odblokował, także spoko. Ale tak, chyba muszę iść w tamtym kierunku. Znaczy chyba, no na pewno, bo to jest zablokowane. No, i ładnie. Dwa zdjęte jednym atakiem. To się mnie podoba. Dobra. O, myślałem, że będzie coś więcej, a tu tylko takie o. No, domyśliłem się, że można to zniszczyć za pomocą tych bombeczek. Wręcz sam to jedno takie zniszczyłem, na początku. O, atak łączony z wybiciem? Być może. Dobra, tutaj. Sadzamy mamy kulkę. Tylko tu chyba potrzeba dwóch kulek, mi się wydaje, a jedna jest tutaj. O! Usuwanie przeszkód cieniobuchem. Cieniobuchy eksplodują z ogromną siłą. Wszystko, co znajdzie się w polu rażenia, zostanie zniszczone lub odrzucone. Siła cieniobucha, siłę można wykorzystać do przesuwania dużych obiektów. Okej, no to mam już... ten... O! Czyżby stronica? Tak jest, stronica Księgi Umarłych. A że stronica, Boże. Chciałem powiedzieć strona, ale tak nagle mi się... tak nagle to w stronicę przerobiłem. Nie wiem czemu. Okej, czy mogę to... Ty, mogę! Ej, fajnie. I co jest najlepsze? Śmierć do tego ma, powiedzmy, od razu dostęp, nie? Bo wojna, żeby... No... Teraz pewnie jest za słaby, coś mi się wydaje. Bo jak gdyby był w pełni mocy, to pewnie by to je... Pstryknąłby w to tylko palcem, już by to odskoczyło. Dobra. Druga kuleczka, ale patrzcie, śmierć od razu po prostu, o, czekaj, już tak, żeby leciała w dobrym kierunku. Od razu po prostu przyzywa jakby takie drobne siłę tego swojego, tej swojej formy żniwiarza i od razu przesuwa takie duże obiekty. Wojna, żeby przesuwać duże obiekty, musiał sobie tą specjalnie zgarnąć tą rękawicę wstrząsu. O, w trakcie, żeby ten... w trakcie szukania żałobnicy. No, to było oczywiste, że będzie klucz. Wręcz bym się zdziwił, gdyby tutaj było coś innego. No dobra. Na razie lecimy dalej. Trochę szkoda, że te drzwi się nie otwierają automatycznie. No, w sensie wiecie, że to widmo samo z siebie się nie pojawia, ale... To już taki drobny detal mi się wydaje. O, tam jest skrzyneczka. Ale w ogóle jaki dziwny jest ten klucz, w sensie, co to jest, taki widmowy klucz, coś takiego? Dobra. Oho, i co teraz? To się podnosi... z czymś takim. O, świetnie, czasówka, tego mi brakowało. A tu jest jakaś skrzynka ukryta. Ale dopóki nie zgarnę bombeczki, no to niestety, ale się nie pozbędę tego spaczenia. Więc dobra, póki co odskakuję. I lecę dalej. Na górę. Ale w górę śmierć, w górę, nie w bok, tylko w górę.
Teraz Bob. No, dobra, na szczęście nie zaczął biec bok, bo to by się skończyło moim upadkiem na ziemię i powtórką z rozrywki. O, tam jest chyba ten... Tak, to jest to, co Karn chciał, żebyśmy dla niego znaleźli. O, i proszę bardzo, jest tutaj bombeczka. Ale ja oczywiście mam cela jak baba z wesela. Czyż nie do końca rozumiem, dlaczego to niby ma być obraźliwe, no bo... Baba na weselu, własnym oczywiście. I kolejna rogata skrzynka, jak miło. Na własnym weselu, baba slash kobieta slash dziewczyna. No to chlubni sobie. Więcej doświadczenia, mniejsza obrona. A jak więcej doświadczenia, to poproszę. Nawet kosztem tej troszkę mniejszej obrony. Okej, czy byłbym... No jakbym miał double jumpa, to być może, ale jako, że nie mam... A i nawet nie mogę sobie przyzwać widmowych skrzydeł żniwiarza, że sobie tak, wiecie, podbić się troszkę w górę, no to... Peszek. O, klub. No ja ci dam. O, tam w ogóle są te. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Może uda mi się jeszcze to zniszczyć i... O, proszę bardzo, moneta przewoźnika. I trochę złota. No, to się akurat zdążyło po prostu dopiero wysunąć, także spoczy. Dobra, go. Jak to śmierć powiedział, nie ma czasu do stracenia. W górę, w bok i do tyłu. No i pyk, udało się. Okej, okay, 20 minut. Gdzie jestem tak właściwie? Pokaż mi to, gro kochana. Jak tam... A, tutaj tylko pasek pokazuje, dobra. Piętro pierwsze. Piętro drugie. Ło, o, tu jeszcze sporo. No, mówiłem, że tego nie zrobię w jednym odcinku. Mam już 20 minut. Znaczy, w sumie tak na upartego, jak pociąg, jak to rozciągnę odcinek do 40 minut, to może uda się to zrobić w jednym odcinku. W końcu to jest taka pierwsza lokacja, nie? Więc za duża pewnie też nie będzie. O, także bierzemy. To jest dość ciekawe, w sensie, bo to jakby, wiecie, ma swój ten timer jakby, ale to dopiero po rzucie jakby się aktywuje. Bo wojna na przykład już od momentu chwycenia musiał od razu. Okej, okay, to wyglądało dziwnie. Półmisek czeladnika, jeden z zaginionych skarbów czeladnika. Ten półmisek przedstawia dla Karna... Co? Przedstawia? Chyba ten półmisek ma dla Karna wielką wartość sentymentalną. Ktoś to chyba zdupcył coś z tłumaczeniem, mam wrażenie. A w ogóle jestem ciekaw, czy gdybym nie... O, co tym co teraz? Czyżby boss? Oj, tak! Garn! O nie! Serio szarżujący? O, świetnie! Tak, tego mi brakowało, naprawdę. Dobra, może jakieś ataki łączone by się przydały. Wow! Co to miało być przed chwilą? Literalnie wyglądało, jakby po prostu wysadził się w powietrze, po czym pozbierał do kupy. Dobra, mam teraz trochę czasu. Dobra, unik. I może potka, tak na wszelki wypadek. Zbijam skrzynię, może jakieś dodatkowe się znajdą. O, proszę bardzo, wilku mowa. Dobra, tam... Tam on przyszedł, tam... Stamtąd on przyszedł, to trzeba będzie to sprawdzić. Dobra, już może go dokończę teraz po prostu, bo już życia ma... Tyle co nic.
No i proszę bardzo. Ej, ale zajebiście wygląda ta forma żniwiarza. Mroczny Mściciel. Ta broń należała niegdyś do ludzkiego wojownika zwanego Dravenem. To ciekawe, czy będzie pluło toporami, które będę mógł łapać. Dobra. No, trochę ligi nie zaszkodzi, nie? Podczas niezliczonych pojedynków chłonęła jego furię i pragnienie zemsty na tych, którzy go skrzywdzili. Mroczny Mściciel słynie ze swej nienasyconej żądzy krwi. Okej, okay, a poza tym... Budki. Dodatkowe złoto takie samo i troszkę lepsza obrona. To na, tylko to sobie zabiorę i talizman mędrca. Talizmany nie mam żadnego, więc poproszę. Tam było chyba punkty gniewu po egzekucji, także przydadzą się. Okej, tutaj nie ma nic. Wait, to co on tam siedział tak cały czas i czekał, aż ktoś tu przyjdzie? To się nazywa mieć za dużo czasu, będąc konstruktem. Bo to ewidentnie był konstrukt, no nie powiecie mi, że coś innego. Dobra, trochę hajsu. Jeszcze więcej hajsu. No, nie do końca to chciałem zrobić, no ale... Dobra, budki. Wydaje mi się, że są słabsze, ale... Okej, okay. I całun. Potyczki. No, nie mogę wziąć, ale mogę łyknąć. Także nic się nie marnuje. Choć zakładam, że pewnie im dalej będę brnął w fabułę, tym albo będę dostał większy wpierdziel, albo będę lepiej unikał i wtedy faktycznie będą się takie potki marnowały, no bo po prostu nie będę miał jak ich wykorzystać. Dobra. Tam jest zejście. Tu jest skrzynka. Kurde, czemu taka zwykła? No naprawdę, spodziewałem się chociaż tej takiej płaskiej. Chociaż płaska... O! Dobra, teraz stop. Muszę sobie sprawdzić, jakie ja mam teraz buty. O, broń szybka na 5. poziom niestety, czyli... Troszkę poczeka. Tak, poza tym to... Tak, cała reszta jest gorsza. Tutaj też gorsza. Na ramiennik jeźdźca nie ma, nie ma przyrostu doświadczenia większego, ale ma co innego lepsze. No, tutaj okrycie. Wszystko słabsze. Okej, okay, co ja mam teraz na sobie? To. 3 obrony. 3 obrony, plus obrona od magicznego trafienia krytycznego, magia i dodatkowe złoto. Siła, obrona i doświadczenie. No niech będzie to. Większa obrona plus jeszcze więcej doświadczenia. I teraz mam chyba plus 10% do expa, tak mi się wydaje. Mam chyba 7,3. O! Dość fajnie schowane. No i proszę bardzo. Teraz doszło do takiego momentu, powiedzmy. Okej. Okay. Dobra, muszę faktycznie to obrócić. Nie ma tutaj żadnych tych. Żadnej cutscenki ani nic. A! Wow! Kocioł ukończony! Okej, okay, a jednak udało mi się w jednym odcinku go ukończyć i to nawet poniżej pół godziny. Wow! O, moneta przewoźnika. I skrzyneczka. I to chyba dosłownie na 100% dało mi się go teraz ukończyć. Nice! Jeszcze lepsze kosy niż mam. No i kolejny eliksir, który niestety się zmarnuje. Nie ta opcja. Zobaczmy, szansa na egzekucję 2%, właśnie na trafienia krytycznego. No nie, nie, te są lepsze. Bo jakby tamte kosy miały ten... A jak wyglądają w sumie? O,
Fajnie nawet. Jakby tamte kosy miały, wiecie. Ten. Przyrost doświadczenia, no to wtedy bym się mocno zastanowił. czy ich nie zamieniać. Okej, okay, Karn jeszcze tu jest, to mu od razu oddamy przy okazji tego. Do niego pół misek. Napisy bądźcie. You have done what I failed to do. You must take the good news to Alia as soon as you can. I found that dish you wanted. You're a good man, much more so than your name would imply. I'm in your debt. No i proszę bardzo. Oj, to od razu furia jeszcze, czy furia, gniew się do fulla uzupełnił, Bailando. I okej, okay, teraz na full ulepszenie. Kosztuje tyle samo, zadaje więcej i więcej zamienia na zdrowie. Dobra. Teraz co? Stanięcie w płomieniach mi zostaje. Dobra, ja raczej nie będę szedł tutaj specjalnie w to. Zresztą wydaje mi się, że też nie ma opcji, żeby to wszystko wykupić. Dobra, ale czy ja tam muszę jechać, czy mogę się tu na przykład przenieść? Jest fast travel! Nice! No to lecimy. Okej. Okay. Coś trochę szkoda, że to jest taką, bo nie wiem, myślałem, że na przykład będzie teraz... Bo nie ma tutaj tego, nie jest to przejście przez żmijową jamę, nie? Bo nie ma tutaj nigdzie Vulgrima. Ale myślałem, że nie wiem, na przykład... nie wiem, śmierć się zmieni chwilę w tego żniwiarza i doleci, czy coś tam, a tu nie, po prostu pyk. I jesteś. No dobra, never mind. To co Alia? Teraz pohandlujemy je, skoro wam ogień przywróciłem? Horseman! The fire of the mountain flows again! Yes, freed by my hand. And Karn. Karn? That pup? He hasn't a clue! And yet, the forge burns once more. You know what awaits you, Ryder. To finish this, you must restore the tears. I'm not your errand boy, Maker. Aye, but our fates are now yoked. Help us, and we will help you. In the meantime, take this. It might be of use. O. Odkupienie. Potężny pistolet należący do waśni! Brata śmierci! Wait a minute! Give me a moment. Skąd tu się wzięło odkupienie? To jest drugi pistolet waśni. Pierwszym jest oczywiście łaska. Tylko, że łaska w jakiś sposób znalazła się w rękach Ulfeina, który później przekazał ją wojnie. A tu nagle odkupienie. I co takiego stało się z waśnią, że nie ma nagle dostępu do swoich... No powiedzmy kultowych broni, no bo on głównie chyba strzela, nie? Both gifts of the Stone Father. And fire will not be enough. Nay, we require both. Where might I find the tears of the mountain? To the west, past the fjord and into the Drench Fort. You will find the tears within. Górski ogień i górskie łzy. Czyli mówiąc krótko... There are new items. No, tutaj widzę, mogę całą resztę od niej kupować. Ale nie, ja na razie nie kupuję niczego, ale za to z chęcią posprzedaję parę niepotrzebnych rzeczy. I dzięki temu z chęcią też się wzbogacę, co pozwoli mi wykupić kilka nowych ruchów u Tejna. Wiecie tylko co mnie naprawdę... Nie, o nie, tego jeszcze nie sprzedajemy. Tego jeszcze nie sprzedajemy. Bo jako, że to ma piąty poziom, to w końcu będę musiał to sprzedać, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Okej. Okay. Kosy, dzikie kosy i mam 10 tysięcy.
Ale dość szybko to złoto raczej mi się skończy. Oj, proszę bardzo, ty... Oj, mogę iść i strzelać, jak miło. Okej, okay. Osiem, ile strzałów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć... 10 wystrzałów? Okej, okay. Jak wystrzelam wszystko, to troszkę dłużej się to odnawia, ale mam wszystko. Albo mogę wystrzelać do ostatniego i po chwili to się zacznie samo z siebie szybciej regenerować. Chyba wydaje mi się, że czasami warto będzie sobie to tak zostawić. Nie, walczyć jeszcze nie chcę, bo naprawdę dopiero chyba jak ogarnę sobie te łzy, to spróbuję z nim zawalczyć, bo to będzie miało jakiś, powiedzmy, sens. Grzmot kosiarza! Śmierć przyzywa żniwiarza i wyprowadza druzgocące uderzenie z góry. Ej, to mi się podoba. Dobra. Biorę to. Tutaj piekielny posłanie, to jest coś... Ale dobra, jeszcze tak. Mam 6000 jeszcze, no to niech będzie meteoryt. Okej. Okay. Namierz. Do tyłu i atak. Tutaj co? W trakcie uniku do przodu. Ciśnięcie słabszymi wrogami o ziemię. Miażdżące uderzenie z nad głowy. Przytrzymaj i puść. Unik do przodu. Też unik do przodu. Ale tutaj jakby... obalić, a tutaj cisnąć. Ale jakby co? Jak odróżnić jedno od drugiego? W sensie tu muszę mieć, nie wiem, jakąś konkretną broń? Czy to jest na szybkie, a to jest na ciężkie? No nie będzie to. Krzywdziciel. Mogę sprawdzić nawet, nie? Dobra, unik. No, to jest chyba to, bo wcześniej nie mogłem zaatakować po uniku ciężką bronią. Dobra, tu jest tak. Ten drugi... Teraz ko... O, to chyba się teraz załączyło... Czy te kosy mogą podpalić? Nie, tak, podpalają. Miło. Dobra, jak było kolejne? Namierz, do tyłu. A, takie po prostu wybicie mocne. Dobra, i to jeszcze te grzmotnięcie. Tylko może, żeby mi on nie przeszkadzał. Dobra, anuluj mi to, namierz mi to. To były trzy ataki, przerwa i atak. Raz, dwa, trzy. Nice! Ale jak to jeszcze zajebiście wygląda. Nie. Raz, dwa, trzy. Aj. Raz, dwa, trzy. No ale trzeba uważać na kombinację. Wystarczy za krótka przerwa i wykona się to. Czyli trzeba trzy szybkie ataki. No ale ładnie to nawet wygląda. No i 36 minut minęło. A tak akurat, powiedzmy. No, tylko że jakby nie zgarnąłem tej kości tyrana, a to tak troszeczkę mnie martwi, bo wydaje mi się, że powinienem od tego tyrana od razu ją zgarnąć. A dobra, wiecie co? Spróbuję teraz. YOLO. Spróbujmy. O, jestem trochę wytrzymalszy przynajmniej. Dobra, za niego. Po uniku. O, może się uda. Unik! Dobra, potka. Trudno. Anuluję? Kurde! Ale jak mało brakuje, no. Jak mało brakuje. Dobra, użyj gniewu, spoko. Ale mało brakowało, bym go pokonał. Bo już wystarczająco obrażenia mu zadaję, żeby go pokonać. Dobra, ja spróbuję się jeszcze przenieść do kotła i ogarnąć tego tyrana. Może tam będzie. Bo jak nie, to nie mam teraz pomysłu. Czekaj. Mapa powierzchni. I tu... Ty, tu w ogóle skrzynka? Dobra, to już poza nagraniem... O, ty, czekaj, czemu to? Wężowy wolumin. Czemu to tak miga? A dobra, to innym razem. Ja na razie lecę do tego.
lecę do kotła ogarnąć, czy da się tego, te kość znowu zgarnąć, bo jeśli nie, to mam trochę problem. No ale dobra, never mind. Ja to teraz ogarnę już poza nagraniem, a z wami widzę się w następnym odcinku, w którym spróbujemy dostać się do podmokłego fortu. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym. Cześć!